Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Xitozek i dzisiaj gramy sobie w Ark Survival Evolved na mapie Lost Island. I to najprawdopodobniej ostatni odcinek, bo idziemy teraz, jak widzicie po tytule i po tym, co tu się dzieje, idziemy zabić bossa króla Dinopithecusa, czyli Dinopithecusa Kinga. I co? Wziąłem sobie zupki losowe. Nie pamiętam, co one robią. Wziąłem po prostu, bo takie mam. Krajopody sobie odłożyłem i tak dalej. Wszystko jest już gotowe. Tylko nagrywam ten odcinek trzeci raz, więc trzecia taktyka. Pierwsza taktyka full open było i zginąłem. Druga taktyka, próbowałem się lekko schować, ale to też nie wyszło. Dlatego trzecia taktyka. Wszystko chowamy w jaskini i zapędzamy tam bossa, żeby on nie wyskakiwał i tak dalej. Może to się uda. Dlatego tak, wezmę te zupki, bo wcześniej zapomniałem. Dlatego niech będzie. Tutaj coś tam, nie będzie mi gorąco i tak dalej. Dobra, to będzie git. I co, wziąłem Jutyranusa, Diodona i reszta to Rexy, czyli pozostało 18 stworzeń. 8, 7, 4, okej. Nie wiem, czy on się przeniesie, ale oby tak. Halo? Dobrze, przeniosło. Jeszcze mnie nie wywaliło, o dziwo. Ani razu. Więc fajnie. Tu jest Jutylanus. Fajnie, że chociaż z brzegu. Dobra, 19 i 20 Jutylanus, dobra, czyli jest git. Tylko taktyka nowa musi być jakaś. Idziecie wszyscy? Dobra. Idę tutaj, zniszczę te drzewa, bo one mogą się zablokować, żeby nie było problemu. Tak więc chodźcie. I tu jest wejście, ale stop. Weźmiemy tu. Tak, niech one tam będą. I bossa zawołamy sobie tam. Tutaj jest, widzicie, troszkę inaczej niż z normalnymi bossami, tak jak było zawsze, bo musimy sobie tu przyjść, tylko ten Tech Cave jest taki podobny, tylko że tam musimy dłużej iść. Ale musimy sobie tutaj przyjść i musimy zaatakować dopiero bossa tego. Czekajcie. Musimy sobie zaatakować tego bossa, żeby się obudził. I szybko ładujemy ru. Halo. Nie, gadaj. A, reconnect. Dobra, taktyka chyba numer 4, ale próba druga, bo wcześniej nie wyszło, tak jak widzieliście. Musimy je przestawić troszkę bliżej w takim razie. Okej. Chodźcie, weźmiemy. Nie wiem, co z nimi zrobimy. Jak to dokładnie zrobić, bo skała spadnie tu. To robimy tak, chyba. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, oj, oj. Tu przejdziemy tym. Znaczy tym przejdziemy tu. Ten by zginął raczej, więc.
Oj, tam jeszcze coś zostało. Deodon, on może się przydać. Więc. Za chwilkę pójdziemy jeszcze sprawdzić dokładniej, czy coś tam nie zostało. Jakiś gagatek. Lekki odwrót zrobimy. Okej. Sprawdzę tutaj jeszcze. Zawsze mógł jakiś zostać, a... No właśnie. Tylko ten jeden, czy... O, akurat, chodź tu. Wyjdź sobie. Dobra. I sorry jak coś, ale jestem chory. Nie pamiętam już, czy mówiłem, ale jestem chory, dlatego i głos taki, i mam katar, więc jakby było słychać takie, wiecie. No, to ja i spokojnie. Nie denerwujcie się aż tak. Tam śpi sobie boss. Trochę może ustawiam do tej taktyki, ale jak to nie wyjdzie, to Jezu. To musi wyjść. Tylko musimy go tutaj zaciągnąć. Dobra, i najprawdopodobniej to by było tyle chyba ich. Przynajmniej tak powinno być. I robimy tak. Zakręcamy. Ups. Ty, no nie trafia. Dobra, zamknęło, ale żaden nie zniknął. Dobra. Stop. Niech on tutaj wejdzie. Dobra, i teraz weźcie go na duksajcie. Troszkę lagi, ale powinno być dobrze. Dobra, jest. O! Tak, jak on wyskakuje, to przeskakuje do drugiej ściany, czyli dobrze. Ups. Oj, oj. Ale przypał, widzowie. Nie wiem, co się stało, Jutyranus. Znaczy, no, nie powinno się coś takiego stać, ale jednak stało się. Ale no. Dobra, nie może być tak źle. Jak myślimy, zginął dopiero jeden Reksiu, a już nie ma pół życia. Ale lagi to są niemiłosierne, serio.
O nie. Dobra, chociaż to. Dobra, plus. O. Aj, aj. Plus jest taki, że mogę ryczeć i jakoś to powinno pójść, bo już jest mało życia. Proszę, to jest już chyba czwarta albo piąta próba, nie pamiętam, bo za dużo tego już, ale no. To jest taki, że tutaj jak się zablokuje, to je odpycha, a te co odpycha, to one sobie tutaj, no. Cofałem się i sobie idą go napierdzielać znowu. Jest! Proszę! Nie no, już będzie raczej git. Mam jeszcze naboje od pompy na wszelki wypadek. Jest! Uff. 80 elementów aż z jednego bossa. To jest potężne. O Jezu. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu, albo nie, bo w sumie nie da już rady. Chyba, że bym nazbierał artefaktów i główną postacią z The Island tu przyszedł, ale nie, dobra, robimy ascendencję. Przynajmniej tak, tak chcę, robimy ascendencję, nie będę tego tak robił. Ale za to są te kengramy jakieś fajne. No. I by się przydało te zabite reksy. Aj, jakby mnie wywaliło, to bym się zdenerwował. O! Nieźle, cztery reksy. Daeodon i Jutyranus. Powiem, że trudno było. Nie spodziewałem się tego. Piszę Prime, bo tutaj tak. O, masz sobie pojedzko. Reksy chyba tu zostawię jak na razie. Jeden poziom. Może dlatego, że już wylevelowane. Ten, który zabił, na pewno ma jakiś większy. O! Czyli ten zabił? Okej. Okay. To on będzie bestią w takim razie. No i gicio. Fajnie wyszło chociaż. Tylko jak się zabija chyba Alfę, to się dostaje ten taki strój. Tu mamy tylko trofeum i flagę. I gdzieś jest wywerna? Ona była w krzakach. Tu jest! Dobra. Idziemy sobie jeszcze, zrobimy to na trofeum, walniemy sobie go, albo, nie wiem, jak na razie walniemy sobie gdzieś tam, a później ewentualnie na live'ie sobie zrobimy jakoś inaczej, że zrobi się bal, nie balkon, no taki taras jakby i tam się postawi tą głowę pod dachem tak jakby,
Lekki plan na to jest. A nie wiem, jak to wyjdzie. I swoją drogą to ta seria dobiegła końca, więc wybierajcie sobie The Island. Mówiłem to chyba na początku, ale powtórzę jeszcze raz. The Island, The Last of Us Remastered, czyli jedynka, Horizon Zero Dawn, albo nie wiem, jakieś propozycje możecie rzucić, to się coś obczai i ogarnie. Zobaczymy, jak to w końcu wyjdzie. Dlatego, jeśli ktoś ma propozycję, można pisać. A jestem zadowolony, bo trudny jest ten boss, serio. Chyba na The Island wszystkie się chowają przy nim. Mi się tak wydaje przynajmniej. Bo te granaty wszystkie i te, no, rzucają i tak dalej, te amartozaurusy. Jeszcze one pancerz tam zmniejszają tymi śmiesznymi kolcami, więc to też jakoś działa. A te stworzenia, które walczą tam z bossem. Więc no nieźle. A i możecie napisać, czy nie wiem, czy sobie przenieść to wszystko na The Island, w sensie flagę, trofeum i element, nie wiem, czy będę mógł przenieść, ale ewentualnie wyrzucę tutaj ten element i sobie przeniosę na The Island, tak jakby noże gifne. Nie, to już zależy od was. To wy zdecydujecie. Bardziej od... To by był lepszy pomysł. I no. Czy mam to na głowy bossów? Mięso tam nie. Tu wrzucimy sobie to. Naprawimy. Mięso sobie szybko odłożę. Choć plasy nie będą tak jadły, bo już wszystko sobie poszły. Okej. Najpierw, czy ja mam to odblokowane? To śmieszne coś. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Trophy Wall Mount. To w ekwipunku. O, o. Kurczę. Dobra, fajnie. Właśnie, jak mi bardzo zbroję zniszczyło. Ej, nie, tylko buty najbardziej, bo buty się zniszczyły, trochę rękawice i hełm troszeczkę, jeśli, jak już. Ale nie wiem. No i jest elegancko, ale śmiesznie ma takie zielone flagę. Jak wygląda flaga? W sumie git. Także napiszcie w komentarzu, co z tym zrobić, czy to na The Island i sobie powiesić, czy to tu. W sumie mogłem sobie przynieść postać z The Island tutaj. Ale to dobra, to nie ma problemu. I miałem pomysł, żeby tutaj walnąć taras taki jakby nad wodą i tutaj była gdzieś ta głowa. Ale nie wiem jeszcze. To by się ogarnęło... jakby to powiedzieć. W międzyczasie. Także dziękuję za oglądanie. Co tu się stało? Co tutaj zadaje krwawienie w ogóle? Ej!
Okej, dziwiłem się. Nie wiem, o co chodzi, ale dobrze. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z jakiejś innej serii najprawdopodobniej. Jeśli chcecie, możecie zostawić suba i lajka. Siemanko.